Tu. Kurde. Jak, a, to jakoś tak. No jak i... w amerykańskich samochodach prawie. Dawno prawie. Się nie jeździło Passatem, co? No. Poza tym to zmienili, to zmienili. To zmienili, to zmienili. W ogóle na prezentacji pachniało truflą, także wraz z PR-owcem z Audi przeszły nowe standardy, więc w ogóle... Doceniamy to. Doceniamy to i jesteśmy jak zwykle bezstronni. I absolutnie niezależni. A poza tym nie mówimy dzisiaj o Passacie, bo... O tym już mówiliśmy, więc możecie to obejrzeć gdzieś tu. Jest link w opisie. A my tymczasem dzień dobry. Widzę, co tu zrobiłeś. Albo dobry wieczór. Luty, kończyliśmy w elektryku, ale dzisiaj już klasyczny napęd. W gnoju. Dieselek, to się nazywa dieselek. To się nazywa dieselek, dobrze. No więc to jest Passerati, ale najpierw o tym, co robiliśmy w marcu. Marzec tak naprawdę zamknęliśmy tym Ionikiem, a później zrobiliśmy sobie parę dni wolnego, bo styczeń i luty były pracowite, a pogoda do nagrań była, powiedziałabym, trudna. Prezentowała wyzwania. Prezentowała wyzwania, o tak, to jest to określenie. Innymi słowy, było zimno w piernik i stwierdziliśmy, że parę dni wolnego dobrze nam zrobi. I w ramach tego wolnego na przykład pojechaliśmy do Radomia nagrać materiały o używanych cabrio. Które już są na kanale Marek Drives. Dla wspierających. Nie, w ogóle są. W ogóle są. Już są opublikowane. Jesteśmy w kwietniu, a to było w marcu. Racja. Daty nam się mylą. Wiesz co, jak się wstało o 4 rano, to się myli. I będzie też materiał z Radomia. Ty to się nie myli rano. Ty się myli dopiero jak wróciliśmy do domu. Ja się myli, bo ja występowałem przed kamerą. Too much information. Chciałam powiedzieć, że w Radomiu nagraliśmy też używane elektryki. I... które będą za chwilę zmontowane i będą dla wspierających razem z testem, co my tam mamy, CRV już jest zmontowane i montuje się Ioniq 6. Poczekaj, za koleją, bo ja chciałam opowiedzieć o tym, że skoro mieliśmy tę przerwę, to ja po pierwsze bawiłam się w gotowanie i gotowałam seryjnie, ale też jak porządny kaowiec zaplanowałam nam rozrywki, kochanie, rozrywki kulturalne. Gdzie byliśmy? Byliśmy w Willi Le Fleur w Konstancinie na wystawie o Zakopanem. Tak, ale nie... Nie było tego faceta, co tego białego misia. Za misia, co tam chciał piątaka za to, żeby go nagrywać, czy coś tam. Tak, to powiem szczerze, czułem się oszukany. Nie, ja nie, bo ja lubię Zakopane właśnie in tak... the springtime, I love Zakopane in the fall, tylko nie w sezonie urlopowym, bo wtedy szlak trafia wszystkich. All. Okej. Okay. Znajomy niedawno do nas zadzwonił, przepraszam, że ci wychodzę nie. przed szereg, i powiedział, że był nad morzem i że, kurczę, jak fajnie jest nad morzem w marcu. Nikogo nie ma. No mordo, ja mówię, a co myśmy mówili? Ile tak, razy? My specjalnie jeździmy wszędzie poza sezonem, bo tylko wtedy możemy coś sensownie nagrać, bo nikt nam nie wchodzi w kadr. Ale wiesz co, to nawet nie chodzi o nagrywanie, dlatego że nie zawsze nagrywamy, jak jesteśmy czy nad Fakt. Morzem, czy właśnie w Zakopanem. Po prostu wypoczywamy. Po prostu wypoczywamy. Jeszcze tylko wrócę na chwilę do tej wystawy, która się już niestety zakończyła, w Willi Le Fleur, dlatego że tam była prezentacja głównie malarstwa. Inspirowanego Zakopanem. Tak. Pierwsze, co przychodzi na myśl, to jest oczywiście Witkacy. Witkacego było tam mnóstwo, ale było tam też dużo dzieł Zofii Stryjeńskiej, która jest drugą taką osobą, która przychodzi na myśl, jak się myśli o Zakopanem i o takiej kulturze ludowej, nazwijmy to. Ale był też Rafał Malczewski i obraz, który tobie się najbardziej podobał. Obraz nazywa się po prostu Auto na tle zimowego pejzażu. Znaczy, to był jeden z obrazów, które mi się podobały, natomiast bardzo mi się podobało... Okej. Jak się patrzy na świat przez wizjer, obiektyw, aparatu, czy przez... No, jak się patrzy przez jak na robocie jesteś. Jak jesteś na robocie, tak, to zwracasz uwagę na oświetlenie. Tak. I
te obrazy bardzo dobrze oddawały... Wchodzą do ciebie. Bardzo dobrze oddawały to światło, które ja znam z Zakopanego, tak. Bo inne światło będzie w Warszawie, inne światło będzie w Zakopanem, inne światło będzie nad morzem i to na obrazach w Zakopanem bardzo dobrze oddawało to, co ja widzę i czuję w tym Zakopanem. I bardzo to doceniłem. Mhm. Myślę, że to też częściowo... Mordo, gdzie ty się tu montujesz? Myślę, że to też częściowo zasługa oświetlenia w Willi Le Fleur. Tak, tam mają dobre oświetlenie do tych obrazów. Byliśmy wcześniej na... Na Łempickiej. Na Łempickiej i też te obrazy były bardzo dobrze podświetlone, ale myślę, że to po prostu pozwala tym obrazom... Przemówić, pozwala im tak pełną głębię. Ale okej, Łempicka jak gdyby nie oddawała kolorów Zakopanego, to po prostu były ładne kolory. Jest po prostu ładna, to znaczy to jest estetyczne i ona mam wrażenie, że sama tak trochę pod tym kątem robiła, tak, żeby to ładnie wyglądało. Tak, natomiast niekoniecznie mówimy o oświetleniu, które ma oddawać oświetlenie danego miejsca, a tu to oświetlenie danego miejsca było oddawane, tak. jak najbardziej realistycznie bym powiedział. Podczas naszego mini czy mikro nawet urlopu nadrobiliśmy też rozrywki towarzyskie. O kurczę, chyba ze 4 czy 5 mieliśmy spotkań towarzyskich. Bo pojechaliśmy i na herbatkę do dawno niewidzianej znajomej i spotkaliśmy dawno niewidzianego kolegę. Ja jeszcze innego kolegę spotkałem. Dokładnie, z którym podczas kolacji żeśmy omawiali popularność Stanowskiego. I tu mam pytanie. Czy ktoś z Was ogląda Stano? I po co? To znaczy nie po co, tylko dlaczego. Co, jeżeli oglądasz Kanał Zero, co Cię skłania do tego, które formaty oglądasz, a które omijasz i no po prostu, co Ci się w tym podoba, bo... Czy Stano mówi jak jest, czy oglądasz to dla beki, czy interesują Cię eksperci, którzy tam występują, bo nie wiem, dotychczas nie byli dostępni na YouTubie na przykład. Nie wiem. Piszcie. Tobie się, zdaje się, bardzo podobał... Bardzo podobał mi się z sekcji gimnastycznej mem. Wyjęty jest screen z Milczenia Owiec i to, co widzicie na ekranie, jest powiedziane, że nie mam jutro czasu, ponieważ występuję jako ekspert kulinarny na kanale Zero. To bardzo mi się spodobało a propos tego, że Złomnik się chwalił, że również występował na kanale Zero i to mniej więcej jest tam, jeśli chodzi o... Tymona uwielbiam prywatnie. Tak. O rany. Poczekaj, bo ja do tej pory chyba nie widziałam... Nie widziałaś Esela na żywo? Tam Esela, srać go... To znaczy, szanuję Esela, ale dopiero teraz zobaczyłam, że Radisson już nie jest kolorowy. Tak, przemalowali go wreszcie jakiś czas temu. Dobrze. Dobra, nie mam do tego stosunku. Chyba jeszcze nie mam żadnego. Ale chciałam się też pochwalić, że zrobiłam, a propos bycia ekspertem od kulinariów, niestety, znaczy może stety, nie w kanale Zero, zrobiłam kolację irańską. Była pyszna. Tak, i to było nasze trzecie albo czwarte, w zależności od tego, które z nas liczy, spotkanie towarzyskie. A później jeszcze pojechaliśmy metrem, oczywiście, do naszych przyjaciół na pizzę. To było ukoronowanie tego weekendu, a później z dużą przyjemnością zabraliśmy się za uczciwą pracę i odebraliśmy Renault Clio. Renault Clio HEV, hybryda. Wcześniej jeździliśmy też gazem w gaziutku. Mm-hmm. Renault HEV Clio zostanie zmontowane w jakiejś tam kolejności, bo ono jest chyba do emisji dopiero w wakacje. W lipcu chyba. Więc jeżeli ktoś to wspierający mogą, czy będą mogli obejrzeć je trochę wcześniej, zachęcam do tego i od razu wyjaśnię, bo pojawiały się komentarze od osób, które albo nie zrozumiały, albo starały się być złośliwe. Wspierający oglądają wcześniej, ale to nie jest tak, że nigdy tego nie obejrzysz. Obejrzysz to. Tylko po prostu obejrzysz to w którymś swoim czasie. Piątek. Obejrzysz to w swoim czasie, albo płacisz 2 zł i oglądasz natychmiast. Tak. I tyle. To tyle. Po prostu nie mogę emitować wszystkich odcinków naraz, bo YouTube premiuje jednak taką regularność. Więc jeśli bym wyemitował je wszystkie po tym, jak je zmontuję, a później przez miesiąc nic nie puszczał, to algorytm by tego nie polubił. A tak, ty tego nie polubisz, bo możesz zapłacić 2 złote lub ale nie. Ale kto to widział? A propos 2 złotych, w Clio nagraliśmy pierwszy odcinek z cyklu Czym jeżdżą bogate dzielnice? Czym jeżdżą bogate dzielnice? Zresztą dziś mamy bardzo
ambitny plan i jedziemy teraz na Sadybę, żeby nagrać taki odcinek. Na Sadybę, albo jeśli tam się nic ciekawego nie znajdzie, to przerzucimy się na Saską Kępę. Zobaczymy. A wy proponujcie dzielnicę, gdzie coś obejrzeć. Ja na pewno chcę po Sopocie pojeździć i po Trójmieście. Ale to nie dzisiaj. Ale to nie dzisiaj. Co dalej żeśmy robili? A, Clio zamieniliśmy na Konę. Clio zamieniliśmy na Konę. Kona nas nie pokonała. Jest to samochód roku, nawiasem mówiąc. Polski samochód roku. Brałem udział w tym głosowaniu, ale szczerze mówiąc nie głosowałem na Konę, bo nie miałem czasu nią pojeździć przed operacją. Natomiast teraz wreszcie dwa razy musiałem to odłożyć z powodu tam braku czegoś. I wreszcie żeśmy tą Koną pojeździli i rzeczywiście jest to ciekawy samochód. Ale co, nowy Golf? Dla wspierających dowiecie się wcześniej. Tak, będziemy to pompować, trudno. Będziemy to pompować. Tak też YouTube radzi, żeby pompować, więc... Tak jak powiedziałeś, Kona nas nie pokonała, ale za to Espace rozłożyło nas na łopatki. I to będzie chyba nawet przed Koną zmontowane, więc warto obejrzeć. Jeśli znacie kogoś z francuskie.pl, to polecamy. Tak, no właśnie... Będzie zmontowane przez Ciebie, bo niestety musieliśmy się rozstać z naszym montażystą. Niestety ubolewam nad tym, ale czasem tak bywa. Ale za to ja zostałam producentem wykonawczym. Tak. A wszystko dlatego, że w Motowizji Marka poproszono, żeby wypełnił taką metryczkę dla programu. No i ktoś musiał zostać producentem. No to zostałam ja. Ania jest i kierownikiem planu, i producentem wykonawczym i w ogóle. A w ogóle to miałeś jakiś kuriozalny problem technologiczny ze słuchawkami swojego ojca. O Jezu. To znaczy... to jest ciekawe i pytanie do Was, czy mieliście podobny problem. Myśmy zakończyli naszą przygodę z telewizorami z 15 lat temu. W sensie ten, który mieliśmy, jeszcze był kineskopowy. Był kineskopowy, tak, więc nie załapaliśmy się na te wszystkie LEDy, sredy, plazmy i różne inne rzeczy. Po prostu nie. Natomiast rodzice mają bodajże 6 czy 7-letni, czyli jakieś 180 lat w latach telewizorowych. Telewizor marki Sony, taki jakiś tam LED na ścianie, płaski i... No i on nie ma Bluetootha, tak? On nie ma jeszcze Bluetootha wbudowanego, w związku z tym kupiłem tacie taką przejściówkę, którą nam się gdzieś wpina w cokolwiek. I ona się łączy ze słuchawkami, zresztą Sony, bezprzewodowymi, takimi, że ojciec nie słyszy, co mama ma do powiedzenia. Ona mówi, że on nic nie słyszy, a ja mówię, że on nie słucha po prostu. Szczególnie w tych słuchawkach. Dlatego, że ogląda Netflixa. Kupiliśmy mu dobre słuchawki, takie, które bardzo porządnie wycinają hałas z zewnątrz. W każdym razie... To, co powiedziałam. Zdarza się, że na niektórych filmach czy serialach nie da się odtworzyć filmu i pojawia się jakiś błąd. Ten błąd sprawdziłem, oczywiście kod błędu. Kod błędu jest skontaktuj się z Netflixem albo zresetuj telewizor. I co się okazało? Poczytałem jeszcze trochę na temat tego i to jest ponoć błąd, który ma coś wspólnego z chyba, nie wiem, albo Dolby, albo z Atmosem. I to się gryzie z Bluetoothem w słuchawkach albo z Bluetoothem w tym donglu. Myślę, że w tym pizdryku raczej się gryzie. I po prostu te niektóre materiały, nie da się ich odtworzyć. Czy z czymś się takim spotkaliście? Czy jest na to jakieś obejście? Czy po prostu tych materiałów słuchać, odtwarzać je bez słuchawek? Bo bez słuchawek da się. No tak. Piszcie, jeżeli się z tym spotkaliście, chętnie posłucham. Bo my jak zwykle zostaliśmy zaskoczeni przez technologię, no twój ojciec nawet bardziej. Tak. Ale to ty jesteś starszy technologiczny w tym domu. Nie mam akurat żadnych polecajek serialowych tak jednoznacznie. Uff, jaki agresywny. Z pazurem. No ale dobrze, bardzo dobrze. Słuchaj, zawył zanim ja zawyłam. Tak, właśnie muszę go znieczulić. No tak. No. Nie mam jakichś takich jednoznacznych polecajek serialowych w tym miesiącu, bo mam wrażenie, że nic, co oglądaliśmy, nie jest aż takie, że koniecznie musicie. Mm-hmm. Natomiast jeśli chodzi o książki, to coś mam. Pierwsza książka nazywa się Wielki Czarny Kwadrat. I to jest taki trochę Douglas Adams, tyle tylko, że osadzony pod Warszawą. Wiecie, Legionowo, Wieliszew, te okolice. I to
było dla mnie dodatkowym bodźcem do zakupu, poza rekomendacją Jarka, właściciela księgarni w Legionowie, gdzie zawsze robimy zakupy, hashtag niesponsorowane, zostawiam tam tyle pieniędzy, że to z całą pewnością za własne. Poza tym nawet kiedyś tam pracowałam. No, a ja z kolei mam do polecenia książkę, jaką się nazywa, Juliana Lorenza. Fellows. Julian Fellows. To jest ten od... Downton Abbey i Gilded Age. Gilded Age też? Yep. O, okej, okay, świetnie. W każdym razie książka nazywa się Snoby. Dzieje się w latach tak na oko połowie 90-tych. Tak, bo chyba jeszcze księżna Diana żyje wtedy. W każdym razie jest to jakoś tak delikatnie gdzieś tam się jest, przewija się. Jest to książka o, powiedziałbym, styku i tarciach, czy o tarciach na styku klasy takiej nie wyższej i klasy, tak, o burżuazji i klasy wyższej w Wielkiej Brytanii. I jest to absolutnie fascynujące, jeżeli lubicie te klimaty i mnie się to bardzo podoba. Jest dobrze przetłumaczone, to znaczy widzę z czego, jakby tak, jakie tak. zwroty są użyte. Ten styl jest bardzo trudny do przetłumaczenia i przez chwilę miałem problem z tym, żeby czytać ten styl po polsku. Ja się zastanawiałam, czy ty to zniesiesz, bo wiem, że nie cierpisz wielu tłumaczeń na polski. Znaczy, może inaczej, jak musiałem docenić kunszt tego tłumaczenia, bo o wiele chętniej bym to czytał po angielsku. Ono jest, na początku wydaje się koturnowe, ale po chwili dopiero jak przestawiłem sobie mózg, że oni rzeczywiście tak by to mówili po angielsku. Tak by to mówili, gdyby to było po polsku, to oni... Po angielsku. Nie, chodzi mi o to, gdyby... Gdyby oni byli Polakami, to tak by mówili. Tak. No więc to są nasze polecajki. Zalinkuję wam do tego... Ale jak chcecie, to jedźcie do Jarka. Co to do Jarka? Yes. Dobra. Dzisiejszy materiał, jak widać, nagrywamy z okazji krajowej prezentacji Passata. I po emisji testu E-klasy w dieslu zorientowaliśmy się, że... Że jest jednak przyszłość w tym napędzie, przynajmniej jeśli chodzi o, YouTube polski. Tak. Poza tym mam wrażenie, że ty na jakiejś prezentacji z kimś rozmawiałeś. Tak, na prezentacji nie będziemy mówili... Nie powiemy kogo. Nie powiemy jakiej marki. W każdym razie na prezentacji jednej z marek, która bardzo chwali się elektromobilnością i wprowadza model, który jest równolegle i benzynowy, i z dieslem, i w hybrydzie, a nie, chyba nawet nie w hybrydzie, i w elektryku. To oczywiście PR elektryki, zajebiście, jesteśmy zieloni, a marketing mówi, kurwa, dobrze, że jeszcze są jakieś diesle, bo byśmy nic nie sprzedali. Także tego. A wy co, team dieselek czy team wodór? Bo to, nie no, bo to, że elektryki to wiemy. Nie, to my wiemy. Dobra, teraz tak, kończymy, bo trzeba jeszcze nagrać dwa materiały. W tym. Ja jutro jadę na komendę na przesłuchanie, a w piątek jedziemy na grobing. Znaczy na taki wczesny grobing, żeby posprzątać grób dla Jezuska i dla teściowej. Przy okazji przetestujemy, jak to się robi z taką przenośnym karsierem, który nie jest karsierem, który kupiliśmy. To znaczy i z karsierem pojedziemy, i z tym nie karsierem, czyli Ryobi. Tak, i z tym Ryobi. Zobaczymy, jak to będzie. Nagramy przy okazji przebitki, żeby już na właściwy grobing w listopadzie mieć przebitki i móc wam powiedzieć, jak jest i jak grób należy czyścić. A tymczasem pochwa! Cześć! W ostatniej chwili jeszcze mamy 29 marca. Załapaliśmy się, czy właściwie ja się załapałem, na otwarcie kładki nad Wisłą. Przejechałem się na rowerze, żeby nie było. Z komunikacyjnego punktu widzenia nie widzę specjalnie sensu, natomiast jako takie miejsce łączące nas z Wisłą, bardzo fajne i takich kładek powinno być więcej, gdzie można obcować trochę z rzeką, niekoniecznie wdychając spalinę, nie licząc tej koparki na dole, która jeszcze coś pewnie nam w tej chwili naprawia. W każdym razie bardzo fajne miejsce, warto się przejść, warto przejechać na rowerze. I jeszcze małe postscriptum do naszej Volkswagenowej przygody, kolacji. Później była kolacja w restauracji Styx. Bardzo dobre steki, ale też równie dobre ośmiorniczki. Ośmiorniczkę polecam. Przypomniał mi się wtedy taki wywiad z panem Mazgajem, tym od Almy, który dobre 10 czy 12 lat temu, jak była cała ta ośmiorniczkowa afera, opowiadał, że ludzie to się nie znają, bo nikt przecież nie kupuje tych ośmiorniczek na kilogramy, to się kupuje na deko i wiadomo, że małą taką ośmiorniczkę można zjeść. No, można,
polecam. Nie je się tego na kilogramy, natomiast bardzo mnie ubawiło, jak pan Mazgaj nie rozumiał i być może nadal nie rozumie ludzi zwyklejszych. No, zwyklejszych, którzy kupują Passaty po 250 tysięcy. Tak teraz wygląda zwykłe. Jaki jest Passat? O tym dowiecie się już niebawem. Jak dostanę samochód na dłużej do testów, to pewnie już maj, czerwiec. A tymczasem pojeżdżę jeszcze trochę. Dziękujemy, że oglądasz kanał Ania i Marek Jadą. Nie zapomnij dać nam suba i włączyć powiadomień o nowych odcinkach. Publikujemy kilka razy w tygodniu. Testy, pierwsze wrażenia i inne materiały około motoryzacyjne. Można nam też zadawać pytania tutaj i na Instagramie. Ania i Marek Jadą. Do zobaczenia w następnym odcinku.